W tym zadaniu do rozwiązania mamy następującą nierówność. X odjąć 8 wartości bezwzględnej ma być większe od 16, czyli wartość bezwzględna z x odjąć 8 ma być większa od 16. Zauważymy sobie tutaj dwa przypadki, dwie nierówności. Pierwsza nierówność to jest x odjąć 8 jest większe od 16, natomiast druga nierówność to jest x odjąć 8 ma być mniejsze od minus 16. I rozwiązujemy te nierówności tak samo jak każdą inną nierówność liniową. I zajmijmy się teraz pierwszym przypadkiem. X musi być większe od 16 plus 8, czyli x musi być większe od 24. Zróbmy sobie teraz wykres tej nierówności, czyli rysuję oś x, nanoszę 24. Zaznaczam, że 24 nie należy do rozwiązania tej nierówności. No i zaznaczam, że rozwiązaniem tej konkretnej nierówności są wszystkie liczby, które leżą na prawo na osi liczbowej od 24. Zatem rozwiązaniem tej konkretnej nierówności są wszystkie liczby, które są większe od 24, czyli w tym przypadku są to wszystkie liczby, które należą do przedziału liczbowego od 24 do plus nieskończoności. Zajmiemy się teraz drugą nierównością. I tutaj mamy x ma być mniejsze od minus 16 plus 8, czyli x musi być mniejsze od minus 8. No i tak samo jak w przypadku pierwszej nierówności, tak samo tutaj rysuję oś, nanoszę minus 8, zaznaczam, że minus 8 nie należy do rozwiązania, natomiast zaznaczam te wszystkie liczby, które są rozwiązaniem tej konkretnej nierówności. Rozwiązaniem tej konkretnej nierówności są wszystkie liczby, które należą do zbioru od minus nieskończoności do minus 8. Natomiast my musimy rozwiązać nierówność zadania, czyli wartość bezwzględna z x odjąć 8 musi być większa od 16. W tym celu rozwiązania obu tych nierówności, które przed chwilą rozwiązaliśmy, naniesiemy sobie na wspólną oś, czyli najpierw zaznaczam minus 8, następnie 24. Oczywiście oś musi być podpisana. Zaznaczam teraz, że te pierwiastki nie wchodzą w skład rozwiązania. No i zaznaczam wszystkie wartości liczbowe, wszystkie rozwiązania, tak jak w poszczególnych nierównościach. I na tej podstawie już mogę zapisać odpowiedź, że rozwiązaniem zadania takiego, że x odjąć 8 wartości bezwzględnej większe od 16 są wszystkie liczby, które należą do zbioru liczbowego od minus nieskończoności do minus 8, przedział obustronnie zamknięty, otwarty, nie zamknięty, tylko otwarty, oraz od 24 do plus nieskończoności, przedział również obustronnie otwarty.